drogami. Fogo, bo teraz by to nagrywało. No i dzielna ekipa Kobi dotarła do Niemiec. Jesteśmy pod Norymbergą. Przyjechaliśmy właśnie do naszego hotelu, gdzie zostawimy rzeczy i ruszamy coś zjeść. Po tylu godzinach podróży z Mielca w brzuszku burczy. No i zaczęła się niedziela, no już po śniadanku. I kiedy wy leżycie w ciepłych łóżeczkach i przewracacie się na drugi boczek, my, biedne żuczki, wsiadamy właśnie do naszego Kobi Wagena i jedziemy na targi zabawek w Norymberdze, żeby rozkładać nasze piękne stoisko. Zobaczcie, jak to wygląda. Dzień dobry. No i trwają intensywne prace nad naszym stoiskiem. Dziś w zasadzie będzie już skończone, jutro jeszcze takie drobne poprawki. Dziś już zaczęliśmy rozstawiać tak roboczo zestawy. Zobaczcie, tam są pokładane. Tutaj pojawią się pleksje takie wielkie i będzie wejście tutaj od tej strony na nasze stoisko. I na wejściu będzie czekała taka wielka niespodzianka. To na razie wam nie pokażę, co to takiego, bo jeszcze tam nie stoi. Ale w relacji z jutra zobaczycie, co się tam ciekawego wydarzy. Tak wygląda nasze stoisko, ono jest bardzo duże. Na razie nie będziemy tam wchodzić do środka, bo najpierw wszystko uporządkujemy, ustawimy i dopiero wtedy zobaczycie w pełnej krasie całe stoisko. My grzecznie idziemy już teraz do hotelu, idziemy spać, a od poniedziałku znowu będziemy ciężko pracować na stoisku na targach w Norymberdze. O, są dziewczyny. Pomachajcie do naszej wesołej gromadki. No to siema. No my jesteśmy już pod halą targową i właśnie jedzie nasza specjalna niespodzianka. Prosto z Mielca nadciąga. I zaraz będziemy rozpakowywać samochód. Tam w tym samochodzie jest masa nowości, które będziemy pokazywać na tych targach. O niektórych z nich w ogóle nie wiecie, to będą takie wyjątkowe niespodzianki. A o niektórych już wiecie, bo z wcześniejszych prezentacji i przecieków. Także zobaczcie, oto on nadciąga. Jest! Przyjechał! Do marketingu mówili. Będziesz pracował w komfortowych warunkach, mówili. Jest wtorek, rozpoczyna się pierwszy dzień targów. No, pogoda całkiem niezła, ale my i tak dzisiaj będziemy cały dzień w hali. Popatrzcie się, co tu się dzieje. Ile ludzi. Samochody krążą. Szaleństwo. Bo już za pół godziny rozpoczynają się oficjalnie targi zabawek, gier i modeli w Norymberdze. Ale będzie fajnie. Targi się już rozpoczęły, nasze stoisko jest już gotowe. Zwiedzający pojawiają się na nim. No i oczywiście najważniejszym elementem tego stoiska jest Jeep Willys. To jest oryginalny Willys z 1 sierpnia 1944 roku. Czyli on nie pamięta D-Day, ale no, to jest taki prawdziwy, oryginalny, zabytkowy Jeep Willys. Zobaczcie.
Tu jest nasza recepcja i na recepcji jest taki duży ekran, na którym można oglądać nasze zwiastuny, nasze reklamy. No i pyszni się piękny Tygrys 131 w takim ślicznym ekspozytorze. Zobaczcie, tak z zewnątrz wygląda stoisko. Tam są takie duże pleksje, więc nie można tam wsadzić ręki, ale idziemy zobaczyć do środka, jak to wygląda. No i tu jest wejście główne. Tutaj mamy kolekcję samochodów, cała kolekcja motoryzacyjna, tam jest w kontulku Compano Firus 3. Mamy nowe Lancie, prezentujemy je tutaj. No i tutaj przy Willisie jest wystawiona kolekcja poświęcona Jeepowi, no i związana z serią D-Day. No i rozpoczyna się kolekcja historyczna. Zobaczcie, tutaj są modele w skali 1-72, czyli nasza nowa kolekcja, a tam oryginalny Jeep Willys. To jest oczywiście prototyp. Zobaczcie, jaki śliczny. Tam jest jeszcze sporo wydruków na drukarce 3D, więc to nie jest jeszcze finalna wersja. Zobaczcie, tutaj są modele z kolekcji historycznej. No i sporo nowości, między innymi nowy Sturmtiger jest już tutaj dostępny, zobaczcie, jaki fajny. No, jest oczywiście kolekcja Top Gun Maverick, którą prezentujemy, bardzo popularna seria, no i oczywiście nowy model MiG-28. Jest już pokazany. W kolekcji Boeing też sporo nowości, między innymi 747 First Fly Edition, ale będziemy mieli również Boeinga Air Force One. Zobaczcie, tutaj na broszurce konsumenckiej jest. No i nowe Cessny, piękne cywilne samoloty. Wiele osób pytało o cywilne samoloty, o Cessny. Proszę bardzo, chcieliście, to macie. No i słuchajcie, tutaj bardzo mocno wyróżniony Akagi, nasz japoński lotniskowiec z okresu II wojny światowej. To już jest finalna wersja, można ją zobaczyć na żywo, jak to będzie wyglądało. No i prototyp pudełka, ogromne pudło, widzicie, robi wrażenie. Chodźmy dalej. No i tutaj mamy serię Armed Forces. Zobaczcie, jest sporo nowości, między innymi HIMARS i brytyjski Challenger, wersja 2:1. To jest pokazane na takich specjalnych wydrukach, ponieważ no nie ma jeszcze prototypów, dlatego robimy takie pianki, które po prostu imitują pudełka. Natomiast jeśli chodzi o nowości, to tutaj w serii kolejowej też można zobaczyć między innymi zapowiedź BR-03, jest już przygotowana. Fajny model. No i Wielka Wojna oraz Zimna Wojna na naszym stoisku. Tam jest zaplecze, na tym zapleczu mamy taki kącik gastronomiczny, gdzie można przygotować kawę, herbatę, gdzie jest lodówka. No i tam mamy magazynek też z naszymi katalogami. Tak wygląda to stoisko, jest naprawdę całkiem spore. Dzisiaj jest pierwszy dzień targów, więc ruch nie jest jakiś monstrualny. Tak naprawdę w czwartek, w piątek i w sobotę tutaj będzie największy ruch. Warto dodać, że w czwartek organizujemy na naszym stoisku taką specjalną imprezę, tak zwany Red Night. To jest oficjalnie zgłoszone dla targów i tutaj zapraszamy naszych specjalnych gości, którzy będą mogli w takiej fajnej atmosferze spędzić czas na naszym stoisku, a my się będziemy mogli lepiej z nimi poznać, zaprzyjaźnić się, no i też pogadać tak nie tylko biznesowo, ale również prywatnie. Więc tak wygląda nasze stoisko. Tu jeszcze Wam pokażę z zewnątrz. Jest naprawdę całkiem spore. W stosunku do innych stoisk w hali numer 4, gdzie jesteśmy, no to jesteśmy całkiem dużym stoiskiem. Tak to wszystko wygląda. Willys naprawdę robi wrażenie, ściąga wzrok, ściąga zainteresowanie.
Środa się okazała jednak dniem bardzo wyjątkowym. O ile we wtorek jakiegoś wielkiego tłumu na targach nie było, o tyle środa jednak jest bardzo męczącym dniem. Już się powoli kończy, ale frekwencja jest naprawdę ogromna. Zobaczcie, co się dzieje na naszym stoisku. Jest masa klientów z zagranicy, w zasadzie z całego świata. Tutaj nagrywają jakieś materiały z jakiejś telewizji. Tam kolejne spotkania handlowe. Tam przyjechali nasi agenci z innych krajów. Jest nasza ekipa ze Szwecji, jest nasza ekipa z Norwegii. Mało tego, spójrzcie, tutaj trwają ważne negocjacje. Więc naprawdę dużo się dzieje na naszym stoisku. No ale to nic w tym wyjątkowego, dlatego że targi w Nurmerdze to targi biznesowe, na które nie przyjeżdżają zwykli klienci, czyli ostatni, tak zwani klienci ostatni. Chociaż on jest ostatni, to nie jest dobre słowo. Ostateczki też nie jest dobre słowo. Tak naprawdę targi w Norymberdze to targi biznesowe. Tutaj przyjeżdżają przedstawiciele firm, hurtowni, sklepów i tutaj można nawiązać kontakty handlowe, poznać ofertę i plany, także poznać się po prostu na żywo z partnerami biznesowymi, z którymi zwykle współpracuje się mailowo albo telefonicznie. Także nasze stoisko naprawdę dzisiaj cieszy się dużym obłożeniem i nie jest nudno, bez przerwy mamy spotkania. Ja głównie opowiadam o kolekcjach, które mamy w ofercie. Jakby w szczególności odpowiadam na te najtrudniejsze pytania, bo często jest tak, że pasjonaci klocków są też przedstawicielami jakichś firm, więc czasem potrafią zadać takie pytania, na które pracownicy działu handlowego czy eksportu po prostu nie potrafią odpowiedzieć. Wtedy ciągam ja cały na biało i odpowiadam zwykle, że jest to niewykluczone w przyszłości. No, tak, to jest dosyć częsta odpowiedź, natomiast no tutaj zwykle trzeba trochę więcej na ten temat porozmawiać. Także tak to wygląda, zobaczcie, jest naprawdę dużo ludzi. No i w czwartek po godzinie 18 targi są zamykane, natomiast wybrane firmy mogą zorganizować tak zwany Red Night. Co to znaczy? Znaczy, że mogą zaprosić na swoje stoisko swoich partnerów biznesowych, dziennikarzy, po to, żeby spotkać się w takiej luźniejszej atmosferze. Puścić sobie jakąś fajną muzykę, zjeść coś dobrego, czegoś się napić i po prostu tak bardziej na luzie pogadać sobie, zaprzyjaźnić się. I na wybranych stoiskach to właśnie się dzieje. Oczywiście na stoisku Kobi także przygotowaliśmy tak zwaną Red Night. Oczywiście naszym głównym bohaterem jest Willis. Ja z tej okazji założyłem amerykański mundur, bo jest po prostu większa zabawa. Wszyscy chcą zrobić ze mną zdjęcie, a ja tego. Ja to lubię. Także jest fajna zabawa i ta impreza będzie trwała do godziny 22. No a na drugi dzień znowu targi. Na targach w Norymberdze odwiedziliśmy też stoisko Revela, na którym zobaczyliśmy bardzo wiele nowości i oczywiście pokażemy wam również te nowości w tym vlogu. Zobaczcie, jak wyglądało stoisko Revela. Revel pokazał sporo nowości. Przede wszystkim nowe zestawy z serii Star Wars. Są naprawdę świetne, ale zobaczcie tutaj. Nowa licencja, World of Warcraft. Spójrzcie na te prototypowe figurki. Wyglądają naprawdę nieźle.
razem z firmą Revel na targach w Norymberdze wystawia się również Carrera. Zobaczcie, jakie mamy wielkie stoisko. Też bardzo dużo nowości. I pamiętajcie, że Carrera to nie tylko modele sterowane, ale również takie mniejsze zabawki licencyjne. I akurat ta seria budowlana kata bardzo, bardzo, bardzo się podoba. O, jest też junior. Minęła godzina 17 w sobotę, więc kończymy targi w Norymberdze. Zamykamy już stoisko i pakujemy się. Jako pierwszy wyjeżdża Willys po to, żeby po pierwsze zrobić miejsce, a po drugie, że pewnie za chwilę zablokują wszystkie wyjazdy. Popatrzcie, już tu dziewczyny dzielnie walczą. Junior też tutaj pomaga. Spójrzcie, już tutaj puste regały. Dziewczyny, pomachajcie ładnie do widzów z całego świata. Nasza dzielna ekipa walczy, czeka nas jeszcze kilka godzin ciężkiej pracy i jedziemy. Do zobaczenia. No, Jacek podjechał właśnie naszym wielkim Kobi wagenem razem z przyczepą i będziemy teraz ładować Willisa. Sekundkę. Wszystko? Tak. I włącz jeszcze raz. A można zielone ustawić? Nie mam pojęcia. Można się pobawić. Zobaczcie, nasza przyczepa jest oczywiście podświetlana. Więc zobaczcie, jak fajnie to wygląda. To jest prawdziwie luksusowa przyczepa. Ta przyczepa jest zaprojektowana z myślą o tym, żeby jeździła na eventy, żeby była ekspozycją całego modelu. I wygląda to naprawdę dobrze. Niedziela, godzina 9 rano. Wracamy najpierw do Mielca, a potem do Warszawy. Ja jestem okutany. Jestem ciężko chory, tą kaszelek też słyszeliście sami. Junior tylko jakiś taki w miarę zdrowy. Ja nie. A reszta, tam patrzcie się na te dziewczyny, jakie tam machają. Ale nie wydają dźwięków, bo tak mówią, tak mówią. Takie mam gardła chore. Czekaj. Targi bardzo udane, jesteśmy bardzo zadowoleni. Wracamy. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Ruszamy, a tam nasz Willis stoi jeszcze. Żegnamy się z Willisem. Cześć Willisie! Byłeś taki super! Nasza gwiazda. Oprócz mnie oczywiście.